Karol Szajbler i kontrakt z diabłem. Legenda o zamożnym łódzkim magnacie, Karolu Szajblerze, związana jest z okresem rewolucji przemysłowej. Gdy pobożni mieszkańcy Łodzi zauważyli w jego fabryce nowoczesne maszyny parowe, wkrótce pojawiła się plotka, jakoby Szajbler zawarł pakt z nieczystym duchem. Dymiące i hałasujące narzędzia parowe wydawały się im jak potwór spodziemski, rozpraszający wokół duszący odor siarki. Tak więc narodziło się wiele legend wokół postaci tego fabrykanta. Jedna z nich dotyczyła diabła o imieniu Wensat, kuzyna dobrze znanego w Polsce Boruty. Wensat, jak jego krewny, pragnął zdobyć sławę i szacunek wśród prostych ludzi. Postanowił udać się do Łodzi, a los doprowadził go akurat do Karola Szajblera, właściciela jednej z fabryk. Diabeł zaproponował mu maszyny parowe po niezwykle korzystnych warunkach. Przedsiębiorczy Karol nie mógł odmówić tak rozsądnej propozycji i zdecydował się podpisać umowę. Odtąd ludzie przypisywali jego ogromny majątek współpracy z diabłem.